Witam Was drodzy bardzo serdecznie, kłania się MGR Zygadło. Doczekaliśmy się na odcinek, gdzie będzie można już wszystko rozpakowywać i podłączać. I tak, ostatnio pokazywałem właśnie, wrzucałem odcinki, jeden codziennie, jeden po drugim, ponieważ każda część przychodziła, więc chciałem Was od razu wtajemniczyć we wszystkie części, co jak wygląda i tak dalej. No i dzisiaj już nadszedł ten dzień, gdzie będzie można wszystko uruchamiać i podłączać. I chcę bardzo Wam wszystkim podziękować za to, że doradzaliście dobrze, co trzeba kupić jeszcze, jakie części trzeba podłączyć do tego wszystkiego, także bez Waszej pomocy no na pewno nie poradziłbym sobie z tym wszystkim, także dziękuję. I chciałem też oczywiście podziękować Borgowi z Retrogralni. Borg przysłał tutaj 3 dyskietki, tak, żebym mógł sobie tym stację przetestować. Borgu, dziękuję jeszcze raz. I tak, tutaj z dzisiejszej jeszcze poczty to mi przyszedł właśnie kabelek obrazowy, też doradzaliście, żeby taki właśnie zamówić kabelek i właśnie za pomocą dzięki tych cinczy będę mógł podłączyć to do monitora i mieć dobry obraz, nie? Także już to sobie mogę tutaj odkręcić w tym momencie. No, ja mam tak, w związku z tym, że dzisiaj jest czwartek, a ja ten filmik wrzucę w sobotę, no bo nie chcę tak codziennie filmików wrzucać, no bo to też będzie takie już naciągane trochę, więc dobrze by było troszkę odsapnąć od tych emocji i od tego wszystkiego. Oczywiście, tak, ja sobie oczywiście nagrywam, bo nie mogę się doczekać, nie mogę wysiedzieć spokojnie, aż tu uruchomię. Do dzisiejszego odcinka mam Pepsi. Tak, mam Pepsi, nie będę dzisiaj nic pił, opiję sobie to wszystko w sobotę. Ściągłem sobie z interneta Borg z Retrogralni, nagrał dwa takie odcinki, jak się posługiwać komodorkiem. To jest moja ściąga do tego, do magnetofonu, a to jest ściąga do stacji dyskietek. Dobra, już nie przedłużam w takim razie. Tak, monitorek już można ściągnąć, żeby zawsze tak zabezpieczam, żeby się nie kurzył. O, jest świeża po remoncie. Tylko słuchajcie drodzy, jeszcze taka krótka informacja. Po wybielaniu pojawił się pewien problem. Tutaj ta blenda jest brązowa oryginalnie. I jak ja wybieliłem ten monitor, jak zacząłem już go tutaj czyścić, to pojawił się taki problem, że tutaj zaczęło pęcznieć, bo tu był w ogóle lakier, tak przy okazji. To nie było tak, że o, tu masz tylko plastik, a tutaj tego. Tu był lakier, no i to zaczęło pęcznieć, a tak przejechałem po tym palcem, no, paznokciem i to zaczęła normalnie farba z tego schodzić, więc musiałem jeszcze raz cały monitor rozkręcić, kineskop wyciągnąć, no i brać się za szlifowanie. Także wyszlifowałem najpierw 60, potem wygładziłem 120 papierkiem, no i wygląda w miarę dobrze. Tu jeszcze przy okazji, o, nie działała ta sprężynka, to jeszcze poprawiłem tą sprężynkę i jest fajnie. Kurczę, jak ja widzę gdzieś kawałek kurza, to normalnie niedobrze mi się robiło. Wszystko pięknie, ładnie, niech to wygląda. Dobra, zaczynamy rozpakowywanie. Odcinek trochę długi planuję, nie wiem czy wspominałem. Także tak, Pepsi na razie na bok. Na razie mi się pić nie chce, śniadanie sobie też odmówiłem. Bo śniadanie normalnie ja jem o tej godzinie, ale żyję wrażeniami, więc śniadanie mi teraz nie jest potrzebne. Teraz kabel zasilający do monitora. No i tak, z tymi cinczami będę musiał tu kombinować teraz, który pójdzie do jakiego. Zaczniemy może od magnetofonu, dobra. Już pokazywałem Wam magnetofon wczoraj. Także tak, tu jest instrukcja obsługi do magnetofonu. Wyciągniemy go sobie już. Jest pięknie, ładny w folii. Także też dzięki za poradę, jednak to nie jest oryginał. To jest jakiś zamiennik. I w takim razie no, wygląda jak nówka. Teraz widać jeszcze ładniej. O, dobra. Żebym ja tutaj tylko jakiś śrubokręt znalazł. Mam nadzieję, że mam taki cieniutki, bo tam widzę ta śrubka, to jest tam daleko, gdzieś na dole. Dobra, to sobie postawimy na chwilę tutaj. Ja to opakowanie już zdejmę. O. Powrotem to do środka. Dobra, kartonik na bok, magnetofonik
Dobra, to tutaj. I tutaj jeszcze z opakowaniem stacji dyskietek, tutaj był jeszcze taki mały dwa mankamenty. Tutaj, jak się wyciąga, o, w ten sposób, to nie było dorobionego tutaj kawałka. Ten kawałek papieru tutaj dorobiłem, więc teraz sztywno się trzyma, zamykając to, nie? I tak, rozpakowujemy sobie stacyjkę. Teraz, w tym momencie. Tutaj instrukcję zapakowałem w takie folie sobie, tak, niech te instrukcje sobie będą. A niech se dla picu leżą gdzieś tutaj. Teraz tak, styropianik. Można już powoli ściągać. Dobra, o, sobie wstanę. W tym momencie już, o, zasilacz jeszcze owinąłem w folię, także mówię, ja lubię wszystko w folię pakować. Wyciągamy kabelek. Wyciągamy zasilacz. Już też go zdążyłem wyczyścić. Zasilacz na razie tutaj. No i stacyjka. Wychodzimy. Wychodzimy. Zaczynamy przedstawienie. Tutaj, jak Wam pokazywałem, przy rozpakowywaniu stacji, o, tutaj już dorobiłem. Już wszystkie te przedziałki są całe. Sztywno się trzyma. Także jak widzę jakieś od razu felery, to wszystko to staram się usuwać. Dobra, kartonik. Nie, bo mi kot, no to będzie wskakiwał, on to lubi, a na jakieś nowe rzeczy wskakiwać ciągle. Dobra, teraz tak, dwa joysticki mam tutaj, ponieważ nie wiemy, z którego gra będzie korzystać, więc podłączy się od razu dwa. Dyskietki to położę tutaj na razie na bok, bo trzeba zrobić miejsce. No i tak, tutaj mamy kartridż Black Box. Także już też to wszystko można rozpakować. Kasety z grami. Także już też w takie folie bąbelkowe sobie to zapakowałem. No i co? Najważniejsza rzecz, jednostka centralna, komodorka. Dobra, stacyjka niech się sobie stoi tutaj. O, i tak, mamy jednostkę centralną. Ten karton, on się cały sypie. Nie wiem, jak ja się wkurzę, to ja zrobię replikę tego kartonu. No normalnie, no. Ja go tutaj posklejałem. Chciałem, żeby to jakoś wyglądał przyzwoicie, no ale mimo wszystko ta farba się sypie z niego. Dobra. Powoli sobie wychodzimy. Tak będzie chyba najlepiej go wyciągnąć. Dobra, dawaj. To jest to, ten spód się tam otwiera. O. Dobra, kartonik. Wszystko poobijałem już folię. Komodorek wyczyściłem. Od razu się przyznaję, że plombę musiałem zerwać. Musiałem go tam w środku porządnie wyczyścić z kurzu. Żadnego grama tam kurzu teraz nie ma. Ja go dostałem w nieciekawym stanie, więc musiałem to po prostu wszystko tutaj ładnie wyczyścić. Między innymi zasilacz. Proszę. Dobra. I wyciągamy komodorka. Tu są jeszcze karty gwarancyjne w tym styropianiku. Dobra. To wszystko już na bok. Instrukcje. Dobra. Dobra. O, może tutaj gdzieś wrzucę. Jednostka centralna. Mamy gotowe wszystko. Dobra. Ten kartonik też już na bok. Aha, tam jest jeszcze dolna część tego. Co tam jeszcze jest? Aha, ja tu chyba joysticki zapakowałem wcześniej. Zobaczmy, upewnijmy się. Jak się otwiera. Tak, tu są dwa joje zapakowane, no ale to nie trzeba ich rozpakowywać, bo mam tutaj dwa już obok. Wyciągłem sobie z szafy, swojej retro szafy. To jest taki zasilacz do podłączenia stacji. Powoli miejsca brakuje już na tym stole. Dobra, żeby nie ześwirować, to położę to na razie to tutaj na drugi stół, gdzie pierwotnie Wam pokazywałem na samym początku filmiki z Amigą. Dobra, stacyjka też na razie tutaj jeszcze. Zacząłem rozpakowywać i się zaczął bałagan robić.
kasety tutaj koło kamery. Black box też na razie tutaj. Teraz będziemy szukać obrazu. Najważniejsza rzecz. Ja nie mogę, gdzie by to kłaść wszystko. Dobra. I tak, najważniejszy zasilacz w tym momencie. Tutaj jakoś to idzie. Tak, zasilacz tutaj. Power. Dobra, mamy zasilacz. Opakowanie od stacji to gdzieś też tutaj na bok. Wow, 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 wow. Sram na PC. Dobra, nieważne, co się tam stanie. Ten zasilacz to można go postawić właściwie na podłogę, tylko jeszcze bym się musiał dostać tam do przedłużacza z tamtej strony. Oj, 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 oj. Wspomogę sobie w ten sposób, bo tu się nie dostanę tam teraz. O. Bo będą potrzebne mi... Kurde! Cholerstwo uciekło. A, dobra. Nieważne. O, będą potrzebne dwie wtyczki. Jeden na zasilacz, drugi na stację, więc dobra. To będę miał zasilacz już tutaj. Ups. Wyłącz na chwilę. Czemu był włączony? Myślę, że to nic się nie stało. Dobra. Teraz podłączamy to do wideo, ten kabelek. Borg wspominał, że konstrukcja portów uniemożliwia inny sposób podłączenia niż prawidłowy. No dobra. Czyli tak. O, mamy już wideo. I teraz kombinujemy z tymi cięciami tutaj z tyłu. Ja zrobię cięcie w tym momencie. Cięcie. Ok, no i jestem ponownie. Udało się już znaleźć obraz. No, nie było trudno. Także załączamy komodorka. I mamy Basica gotowego. Zaczynamy tak, stacyjka. Stacyjka dyskietek. Dobra, to na razie wszystko tutaj na bok. Dobra, o tak. Tak sobie ją położę. Magnetofon. Magnetofon firmy Radio. Dobra. To trzeba wszystko tutaj rozplątać teraz. Dobra, radyjko. Gdzież łara... kurde, no przepraszam z tym... Magnetofon. Do cholery jasnej. Dobra. Dobra, pięknie, ładnie zaskoczyło. Teraz tak, klawisz Blackbox. Mamy tutaj klawisz Blackbox z tamtej strony. Dobra. Dobra, pięknie. I stacja, tak. I stacja. Ale się tu porobiło. Haha, na tym stole. Dobra. Właściwie to po co ten zasilacz tu stoi? Przecież go można postawić na dół chyba, nie? No, nic nie mówicie. Tylko jeszcze tak. Tutaj idzie do wejścia serial. Także delikatnie to wszystko. Jak się tu odbywa? Nie, kurde, to jest power do jasnej cholery. Power, power, power. Mam powera. Jak mówiła Krystyna Kwarc. Nie, Barbara Kwarc. Moja ulubiona babka z całej Polski. Dobra, tutaj mamy teraz seriala. Serial do seriala. Delikatniuśko. Wszystko wyłączone. No, tylko monitor tam się pali, dobra. Mam nadzieję, drodzy, że widzicie wszystko dobrze. Blackbox, wszystko jest, dobra. I tutaj podłączamy do seriala. Jeszcze serial. O, prawie wszystkie porty już zajęte. Ja nie mogę. Dobra. Delikatnie kładziemy wszystko. Może przy wgrywaniu w gry nie będę musiał w ten wychodzić z pokoju. No zobaczymy. Dobra, ja sobie usiądę tutaj w taki oto sposób. Jeszcze tylko podłączenie stacji do zasilania. Dobra. No to co? Uruchamiamy. Niech nikt się nie rusza.
Gdzie są moje te? Gdzie są kasety? Tu są kasety, a tam są dyskietki. Dobra. O, jest, dobra. I teraz tak, jeszcze raz wypróbujmy ten dźwięk. Strzałka i ty. Dziękuję. Reset. Reset. Czemu nie działa reset na Blackboxie? Dobra, wyłączymy. Włącz jeszcze raz. Ej, dobra, ha. To mamy już te pierwsze sukcesy z głowy. Gdzie jest ten? Gdzie są kasety? Pytam, gdzie kasety? Dobra. Jakiś śrubokręt znajdźmy teraz. Błagam ich, żebym ja się za szybko tutaj nie ruszał. Śrubokręcik. O, myślę, że taki wystarczy. Dam radę go tu wsadzić. Pięknie, dobra. Hejciu, jakiego ja mam stresa. Dobra, tu są kasety z grami. I tutaj mamy tak. Mamy Riverite przypisany pod numerem D. Czemu się nie świeci power od tego? Od radia? Od kurwa magnetofonu, przepraszam. Nie świeci się dioda od magnetofonu. Albo źle podłączony, czy uziemienie teraz musi być. Wsadźmy kasetę. Zobaczmy, czy będzie ten. Zobaczmy, czy będzie kręcić, przewijać. Delikatnie. Delikatnie usi oko. Kurwa jebana mać. Tak, ta strona, no bo tu idzie głowica. Dobra. O, jest, dobra, przewija. Czyli jest power, ale nie świeci się dioda. Ja pierdolę. Dźwięk teraz, dobra. Ustawienie głowicy, czyli strzałka HF. HF. Return. Fajnie! Dobra. F3. Ho, 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 jaka głowica straszna. Dobra, delikatnie. O. Ho, ho, ho. Ho, 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 ho. Delikatniuśko. Kurczę, no. Jest w miarę równo. Dobra. Zatrzymujemy. Reset obrotów. Dobra. I cofamy do tyłu. Return. Quit. Dobra. No faktycznie, w trybie turbo to ta kaseta leci niesamowicie. No dobra, niby jakoś, niby chyba dobrze ustawiłem tę głowicę. Do jasnej cholery. Teraz tak. Tutaj gra jedna jest przypisana. Riverite 2 pod numerem 60. Tylko jak teraz? Najpierw trzeba ustawić obrót, czy trzeba wpisać komendę? Komenda tak czy inaczej, tylko... Dobra, reset obrotowy. I teraz jedziemy pod numer 60, czyli tam Borg wspominał, że dobrze jest się zatrzymać parę numerów wcześniej. Więc dobra. Jedź. Ohoho, ale powoli. Dobra, 20. Kawałek jeszcze do tyłu. Kawałek do
przodu. Dobra, 55 obrót, a pod 60 jest Riverite. Dobra, teraz włączenie gry. F5. F5. No co jest? Nie wiem, o co chodzi. Aha, dobra, to zrobimy restart w takim razie. O, jest czarny basic, dobra. To teraz tak, F5. Yes! Naciśnij play, żeby było tapę. Dobra. Uwaga, kurde, niech nikt się nie rusza. Nie wiem, oceniajcie po tych paskach, czy wszystko jest dobrze. Teraz. Dobra. Dawaj, wczytujesz. Stary, normalnie. Ja nie mogę, dawaj. Pięknie. Już nie będę musiał sprzedającego, kurczę, nas prześladować, żeby coś ten... Dobra, tylko błagam. Aha, nie będę się ruszał, bo się, kurde, nie wczyta. Jejciu, powoli, powolutku wszystko. Fajnie! Loading error. Pierwsze niepowodzenie. Jeszcze raz, cofamy. Pierwsze niepowodzenie. O, jejciu. Jeszcze raz, reset. Reset, kurde, w blackboxie nie działa, do jasnej cholery. Teraz tak, F5. Dobra. Znowu błąd. Albo źle głowica wyregulowana. Co teraz? Spróbujmy z innej kasety. Nie próbujmy. Nie wiem, czemu ten reset w blackboxie, kurde, nie chce działać, do jasnej cholery. Dobra, to jeszcze raz wyłączymy. I włączmy. I teraz tak, ustawienie głowicy. Myślnik HF. HF. Tryb turbo, czyli 3. A to w ogóle jest w turbo? Tak, w turbo zapisane, bo pisze. Ha. Gdzie ten śrubokręt cholerny? Tutaj. Kurde, gdzie ta śrubka cholerna? Poświecę sobie tam latarką. Jasny gwint. Coś tam niby jest. Widzę śrubeczkę. Tylko czy mój śrubokręt w to tam pasuje? Nie. To jest dość zły śrubokręt. Czemu to tak ciężko ta śrubka chodzi? Dobra. I teraz, drodzy, uruchomienie ze stacji dyskietek.
Tylko tak, gdzie ja te dyskietki położyłem? Gdzie ja te dyskietki położyłem, no? Leżą tu i się czają pewnie na mnie. O, są tam, dobra. Dobra, jedziemy z koksem. I teraz tak. Load. Dobra, najpierw włożymy sobie dyskietkę jakąś. Dobra, mamy tutaj dyskieteczkę. Mam nadzieję, że tym do góry. Dobra. Tak, teraz uruchamiamy stację. Load, gwiazdka, przecinek 8, nie. Load. Kropek, dwukropek. Gwiazdka. Gdzie jest ta gwiazdka jebana? Gwiazdka. Gwiazdka! Tutaj. Dobra, jest gwiazdka. Kropek. Przecinek 8. Odzywa się. Szukaj, 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 szukaj. Dobra. Stacyjka chodzi, widać. O, jest, dobra. Ready? I teraz list. List. Miłosny. Dobra. Co się dzieje? Ej, 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 ej. Spokojnie. Ho, 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 ho. Ej, 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 ej. Reset, 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 reset. Dobra, jeszcze raz od nowa. Ja chyba jedynki nie dopisałem. Może dlatego. Jaka Rosja. Dobra, jeszcze raz. Load. Tego. Tutaj tego. Dobra, ten. Przecinek 8, przecinek 1. Wczytywanie. Wczytywanie. So searching for. Dobra, chyba tak dobrze, nie? Dobra. Początkujący. Dobra, niech wczytuje. O, ready. No to co? To teraz, teraz list, nie? I znowu to samo. Load, nazwa, przecinek 8. Albo kurwa ran. Co się dzieje? Oszalałeś, stacjo. Lot, dwójka, gwiazdka, dwójka, przecinek 8, przecinek 1. Albo po prostu LT. LT. Syntax error. To no to run. Fajnie! Co ja żem włączył? Press space to bar to or wide. O! Begin boiler student instruction. Wybierz numer 1. Fajnie! Kurde, od razu coś działa? Pozycja. Press space to continue. Co uruchomiłem? Ojejciu, dobra, jeszcze raz. Load, gwiazdka. Tego, gwiazdka. Przecinek 8. Przecinek 8.
No i teraz niech wczyta zawartość dyskietki po prostu. Bo tam jest burdel dash na jednej dyskietce. Teraz tak. List. Znowu list. No i takie rzeczy wyskakują. No i bądź mądry, pisz wiersze, o co chodzi. Jakiś wykres, kurde. Dobra, jestem ponownie. Jestem ponownie. Okazało się, że co zrobiłem źle? Nie napisałem dolara, więc trzeba napisać dolar, a nie gwiazdka. Czyli jeszcze raz jedziemy. Teraz tak. Load. Gwiazdka. Przecinek. Dolar. Przecinek. Gwiazdka. Przecinek. 8. List. O, jest. Hale, grafika falowa, mapa Europy, stolice Europy, jest burdel, dash. I teraz tak, load. Load. Nazwa. Load nazwa, czyli bur, bo. Bo ulder. Bo ulder. By. O, u, l, d, bulder. Gwiazdka, tak? Musi być cholerna gwiazdka. Nie, nie to. Gwiazdka. Dwóch kropek. Przecinek. 8. Wczytywanie. Wczytywanie! Wczytywanie! Czytywanie, fajnie, fajnie, fajnie. Jeden sukces, a z tym radiem, no to zaraz to ogarniemy, ale ważne, że ze stacji działa, wszystko działa pięknie, ładnie. Tam turbina, myślę, że to wspomaga wszystko i że to zaraz. Po co ja tyle gadam, jeszcze zagłuszę tutaj. Dwa bloki wolne, fajnie. Co tam jeszcze jest? Mapa świata. I teraz pewnie run, tak? Run. Jest! Burdel dash uruchomiłem w końcu gierkę na C64. Jak fajnie. Aż se podgłośnie. Jak fajnie. W mordę jeża. Gramy w burdel dasza. Pięknie. No, gierka odpalona ze stacyjki, stacyjka działa. O, jak się obraz płynnie przesuwa. Fajnie. Dobra, mamy burdel dasza. Dobra, zaraz sobie w to pogram. Nie, reset nie działa w tym momencie. Teraz tak, kamera do tyłu. Pięknie, drodzy. Pierwsza gierka odpalona ze stacyjki. Stacyjka. Fajnie, wszystko ładnie działa, tylko martwi mnie ten magnetofon. Jeszcze pokombinujmy tutaj trochę. Ale pierwsza gierka jest. I teraz co, jak wyjść do menu? To zrobimy reseta. W końcu się nauczyłem komendę wpisywać. Teraz tak. A nie, to teraz nie. Dobra, uruchomiłem burdel dash. No to co? To teraz z tymi kasetami się tutaj trzeba bawić. Ta dalej, kurde, noga. A zobaczmy inną kasetę. Tą wyciągmy. No, ta wygląda w miarę fajnie. Ustawianie głowicy. HF. I teraz tak, tryb turbo. Wygląda całkiem nieźle.
Słuchajcie, udało się chyba grę uruchomić z magnetofonu. No normalnie nie wierzę w to. Teraz tak, klawisz F3. Łakam. Yes! Uruchomiłem test drive'a i mamy test drive'a. Obraz, z którego joysticka gra korzysta? Z tego, dobra. Z tarantuli, więc lecę z koksem. Mamy Death Drive'a i dźwięk 8-bitowy. Pięknie. W końcu się udało. Bo za pierwszym razem był błąd, ale już teraz jest dobrze. I mamy Death Drive'a na C64. Coś niesłychanego. Pięknie. Dobra, wyprzedziłem gościa. Wybaczcie, że taki obraz, no ale to akurat... Wszystko robię dla testów. Aj, potrąciłem Mercedesa. Ścigamy tego Ferrari. Pięknie. Super grafa, naprawdę. Udało się grę uruchomić z kasety. Pięknie. Dobra, jedziesz. Wyprzedziłem gościa. Jest daleko w tyle. A. O, stacja, dobra. Trzeba będzie tutaj się zatrzymać już. I stop. Dobra, przeszedłem planszę.